Richard Chamberlain w filmie Hrabia Monte Cristo. Występują oto jest cały i bezpieczny. Gratulacje, ojcze. Zdjęcia. Tydzień później, ale jest. Trzy miesiące w afrykańskich portach, a teraz wraca do ciebie. Widzisz go, Mercedes? Panie Morel? Tak, moja droga. Bandera jest opuszczona do połowy masztu. Co się mogło stać, Mondego? Muzyka? Scenariusz. Edmundzie, drogi chłopcze, rad jestem cię widzieć. Reżyseria. Lecz co oznacza ten znak żałoby? Gdzie kapitan Leclerc? Na morzu spotkała nas tragedia, monsieur. Kapitan zmarł pod Civita Vecchia na gorączkę mózgową. Leclerc zmarł? Pochowano go w morzu, sir. A ładunek? Cały i bezpieczny. Myślę, że będzie pan zadowolony, monsieur Morel. Dobrze, Danglar. Kto przejął dowodzenie po wypadku? Pan czy Danglars? Czy wie pan, że ledwie nieodżałowany kapitan wyzionął ducha? Pan Dantes przejął dowództwo, nie pytając nikogo o zdanie? Jako pomocnik kapitana, przejęcie dowództwa było moim obowiązkiem, sir. Dobrze zrobiłeś, mój chłopcze, bardzo dobrze. Wszyscy jesteśmy śmiertelni, ale czy oprócz tego zdarzyło się coś, o czym powinienem wiedzieć? Tak, sir. Przyprowadzić więźnia. Caderousse? Cztery dni temu podczas pogrzebu przyłapano go na podkradaniu prowiantu. To prawda, Caderousse? Do swoich licznych występków dodałeś jeszcze małe złodziejstwo. Jeśli pański cholerny Dantes tak powiedział, znaczy jestem złodziejem. Oddamy go policji? Nie chcę aresztować nikogo przywykłego do morskiej wolności, ale też nie chcę go na moim statku. Twoim statku, młody człowieku. Mówiłem jako czynny kapitan, wiem. A więc jakie są twoje rozkazy? Jesteś wolny, Caderousse. Nie pokazuj mi się więcej na oczy. Przestań być tak wspaniałomyślny do świata, panie Dantes. Bóg będzie zazdrosny. Ojcze, Danglars powiedział mi, że statek w drodze do domu zawinął na Elbę. Na Elbę? Dlaczego? Moje statki nie mają tam czego szukać. Rozkaz kapitana, sir. I tylko kapitan zszedł na ląd. Dlaczego? Czy miał tam jakiś interes? Napoleon? Nie zdradził powodów swojej wizyty na wyspie, sir. To bardzo dziwne. Czy zostawił jakieś dokumenty, ostatnią wolę, testament? Na łożu śmierci dał mi jedynie to. Nie ma adresata. Otrzymałem ścisłe wskazówki, dokąd mam to dostarczyć. A więc sprawa zadba o siebie. Nie powinniśmy cię dłużej zatrzymywać. Idź, chłopcze. Ktoś znacznie ważniejszy od starego Morela czeka na ciebie. Mercedes! Hej, witamy w klubie. W jakim klubie?
towarzystwie na rzecz zniszczenia Edmunda Dantesa. Podoba się panu, poruczniku? Nie pragnie pan usunięcia tej przeszkody na drodze do ręki pańskiej uroczej kuzyneczki Mercedes? Nie mów o Mercedes jako jednej ze swych dziwek. Panowie, usiądźcie spokojnie. Posłuchajcie. Myślę, że znalazłem sposób na pozbycie się tej przeszkody z naszego życia. Zapytam, jaki jest los bonapartystów w dzisiejszych czasach? Dantes jest bonapartystą? W drodze powrotnej nasz statek zawinął na Elbę. Na Elbę, gdzie kapitan zszedł na ląd dwa dni później, przed śmiercią wręczył Dantesowi kopertę. I użyjcie swojej wyobraźni. Załóżmy, że kapitan Leclerc zszedł na ląd w celu osobistego spotkania z Napoleonem Bonaparte. Załóżmy, że koperta zawiera tajne rozkazy. Proponuję skorzystać z możliwości tkwiących w tej sytuacji. Kelner, biuro, papier, atrament. Chwileczkę, monsieur, jedną chwileczkę. Edmundzie? Tak, ojcze. Jestem starym człowiekiem, pozbawionym manier, ale muszę zadać Mercedes pytanie. Ten młody porucznik, twój kuzyn, Fernand Mondego, powiedziałbym, że on także cię kocha. Fernand Mondego kochał i stracił, taka jest kolej rzecz, ojcze. Fernand jest ognistym młodzieńcem, Hiszpanem. Nie chcę, by przyszedł tu pewnej nocy z tym długim nożem. Moje ostrze sprosta każdemu hiszpańskiemu nożowi. Ależ, ojcze, nie czas na złe myśli. Mamy dziś dla ciebie dobre wieści. Tak, powiedz. Nie, Mondego, myślę, że napiszesz to lepiej. Mam zbyt subtelną rękę, a to wymaga czegoś prostszego. Zaadresuj to prokurator portu w Marsylii. Prokurator? Prokurator. Zacznij tak. Szanowny panie. Kapitanem? Tak, zostałem kapitanem. Z pensją 100 złotych suwerenów za rejs oraz udziałem w zyskach. Mój chłopcze, powiedz resztę, Edmundzie. Za pierwszą wypłatę planuję kupić ci dom z ogrodem dla uprawy twoich ostróżek, róż i kwitnących win. Co tam widzisz? Nic. Nic. I ogłaszam was mężem i żoną. Kiedy powiem te słowa jutro, narzeczony pocałuje pannę młodą. Nie teraz, powiedziałem jutro, w dzień ślubu. A teraz zagrają organy, a ty weźmiesz ją pod rękę i poprowadzisz przez nawę do wyjścia z kościoła. Zrób to, teraz. A pozostali, rodzina i przyjaciele, obrócą się i pójdą za wami. Nie, nie, powiedziałem jutro, nie dziś. I pamiętajcie jutro przyjść na ślub, nie zapomnijcie. Kapitan Dantes? Tak się nazywa, monsieur. Jest pan aresztowany. Z jakiego powodu? Jakie popełniłem przestępstwo? Edmund. Co się dzieje? Zabierz ręce. Nie dotykaj jej. Jest pan marynarzem Margusa? Tak, panie prokuratorze. Nie wygląda pan na konspiratora. Konspiratora? Zostałem aresztowany podczas próby własnego ślubu. Jutro się żenię. Służył pan kiedyś pod uzurpatorem Bonaparte? Bonaparte? Co pan mówi, monsieur Janie? Doniesiono, że jest pan, że ma pan ekstremistyczne poglądy polityczne. Poglądy? Monsieur de Villefort, wszystko, co mam, to moja praca. Kocham morze, kocham narzeczoną, kocham swojego ojca. To moje poglądy. Jeśli są one polityczne, to są, jak pan powiedział, ekstremistyczne.
Wierzę. Czy poznaje pan to pismo? Nie, sir. Jest pan pewien? Czy to prawda? Nie, sir. Czy pański kapitan dał panu kopertę? Tak, sir. Gdzie ona jest? Mam ją przy sobie. Proszę mi ją dać. Dałem mu słowo. Rozkazuję panu w imieniu króla oddać mi ją. W imieniu króla, oczywiście. Co tam jest napisane? Gdyby znał pan treść tego listu, nigdy nie podjąłby się pan go doręczyć. Ma pan zaprzeczać wszystkiemu, gdy pana zapytam. Jako że oddał mi go pan, jasno dowodzi pańskiej niewinności w tej sprawie. Zatem, jeśli jestem niewinny, messie, proszę wracać do narzeczonej. Niech Bóg pana błogosławi, messie de Villefort. Jeszcze jedno. Nie zauważyłem adresu na kopercie. Powiedziano mi, kiedy i gdzie mam ją doręczyć. Kiedy? Dziś w nocy. Pod jaki adres? Aleja Montaigne 15. Jakiejś konkretnej osobie? Tak, panu Noitier. Proszę powtórzyć nazwisko. François de Noitier. Czy mogę odejść? Nie. Jeszcze kilka pytań. Czy zna pan tę osobę, tego Nortier? Kiedykolwiek słyszał pan to nazwisko? Nie. Doskonale. Przykro mi, lecz nie mogę zwolnić pana natychmiast. Dlaczego? Jest pan aresztantem politycznym, więc muszę pana przetrzymać do rana. Takie jest niestety prawo. Rano zostanie pan zwolniony, gwarantuję. Widzi pan, ten list jest głównym dowodem przeciw panu. Bez niego nie ma właściwie żadnych zarzutów. Monsieur de Villefort, jest pan dobrym człowiekiem. Proszę uważnie posłuchać. Gdyby ktoś pana pytał, to ani słowa o liście. Oczywiście, sir. I nigdy nie słyszał pan nazwiska Nortier. Nigdy. Doskonale. Zostanie pan zabrany do Pałacu Sprawiedliwości na jedną noc. Proszę się nie niepokoić, to tylko formalność. Nortier, czy to nazwisko będzie mnie prześladować jak demon aż po grób? Pardon, monsieur, ale to nie jest droga do pałacu. Panowie, na miłosierdzie boskie, dokąd mnie zabieracie? Na miłosierdzie boskie dam ci dobrą radę, zamknij się. Ale monsieur de Villefort powiedział mi, że mamy jechać do Pałacu Sprawiedliwości. Młody człowieku, zawsze słuchaj dobrych rad. Dobry wieczór, monsieur Nortier. Ki diabeł? Czekasz na posłańca? Nie na ciebie, to niemożliwe. Na mnie nie. Przechodząc do sedna sprawy, twój posłaniec został przechwycony, ojcze. Wiadomość zniszczona. Siadaj. List został zniszczony. Wiadomość jest teraz zapisana tu, nietknięta. Daty, nazwiska, miejsca. Wszystkie szczegóły ucieczki twego drogiego małego cesarza z Elby. Nie zamierzam ci ich przekazać. Miło cię widzieć, synu. Miło cię widzieć, ojcze. Wiem, że nigdy nie zdradziłbyś swych towarzyszy, ale zdradzisz ich, jeśli nie zrobisz dokładnie tak, jak mówię. Ujawnię teraz wszystkie nazwiska policji. Jak zawsze sprytny diabeł, samolubna mała bestia. Zawsze byłeś moim ukrytym kłopotem od czasu rozpoczęcia mojej kariery. Mój własny ojciec stronnikiem Napoleona. Żyłem w strachu przed ujawnieniem tego faktu zbyt długo. Twe dni w tym głupim stanie skończyły się. Od teraz będę cię miał zawsze na oku. Zatem pojedziesz ze mną dziś wieczorem do Paryża.
Do Paryża? Tak. Mam chyba coś dla rządu Jego Królewskiej Mości, nie martw się. Nie zdradzę żadnych nazwisk zaangażowanych w ucieczkę. Tylko fakty. To powinno wystarczyć. Myślę, że zaskoczę paryską biurokrację i zwrócę uwagę samego króla. Będziesz ojcem wielkiego człowieka. Nie cieszy cię to? A powinno. Nie zabierzecie mnie tam. Na pomoc! Hej, ty tam! Zamknij się! Gdzie ja jestem? Powiedz, gdzie ja jestem! Przyjacielu, jesteś w rezydencji Chateau d'If. To na pewno pomyłka. Miałem trafić do Pałacu Sprawiedliwości. To był rozkaz Monsieur de Villeforta. Poślijcie po niego. Chcesz może posłać po króla albo po królową? Posłuchaj, wracaj. Monsieur de Villefort jest moim przyjacielem. Będzie bardzo zły. Wracaj. Weź chociaż list. Do mojej żony. Co ja zrobiłem? Jakie popełniłem przestępstwo? Śniadanie! Posłuchaj chwilę. Tylko chwilę. Powiedz, jak zorganizować widzenie z naczelnikiem? Kiedyś? Kiedyś? Przecież miałem być dziś zwolniony. Dzisiaj. Pan de Villefort rozkazał. A kto to jest ten pan de Villefort? Mercedes. Już zgłodniałeś, monsieur, czy będziesz głodował jeszcze, dzionek? Zaczekaj. Zaczekaj. Wstrętny mały brzuszek znów pokonał wielkie, mężne serce.
Halo. Jesteś więźniem? Słyszysz mnie? Kim jesteś? Edmund Dantes. Edmund Dantes. Dlaczego tu jesteś? Oskarżono mnie o bonapartyzm. Jak długo tu jesteś? Nie wiem. Zamknęli mnie 28 lutego 1815 roku. 10 lat. A ty jak długo jesteś? Chciałem wypchnąć kamień z tej strony. Jestem Opat Faria, urodzony we Włoszech, wyświęcony we Włoszech. Jestem tu od 1810 roku, 15 lat. Wspaniała mądrość świata polityki, panie Dantes. Pan siedzi za bonapartyzm, a ja za to, że byłem przeciw Bonapartemu. 5 lat temu wymyśliłem plan ucieczki. Obliczenia zajęły mi rok, wykonanie potrzebnych narzędzi też rok. Kopałem przez 3 lata. 3 lata. Miałem tylko jeden instrument matematyczny, ten. A teraz przekonałem się o jego niedokładności. Wziąłem tę ścianę za ścianę od morza. Policzyłem 40 stopni zamiast 50. Kułeś w ścianie od morza. Chodź ze mną. Mój młotek, dłuto, skąd je mam? Zrobiłem.
Co to jest? W najprostszych słowach znaczy to tyle, że jest kwadrans po 12. Zegar? Tak, zegar, kalendarz, tablica astronomiczna. Tutaj. Chcę ci coś pokazać. Widzisz? Moja igła. Zrobiona z ości. Moje dłuto zrobione z metalowej klamry z mojej pryczy. Jak moje obcęgi. Widzisz? Jak mój nóż i moja lampa. Lampa potrzebuje oleju. Robię z łoju, z mięsa, które dają nam w święta. A jak ją zapalasz? Udaję, że mam liszaję i proszę czasem o siarkę na okłady, z której robię zapałki. Wszystko to dla mojego podkopu nadziei i zbawienia. Teraz moje nadzieje umarły. Przez 5 lat kopałem tunel, który wywiódł mnie nie ku wolności, a do innej celi. Ojcze Feria, posłuchaj. Twój tunel biegnie równolegle do zewnętrznej galerii, tak? A mur zewnętrzny jest tam. Ledwie dostrzegam go z okna, tak? Więc połowa podkopu biegnie we właściwym kierunku. W punkcie środkowym zmienimy kierunek. Mówiłeś 50 stopni. Powiedzmy 2 więcej. Północno-północny wschód. I przekopiemy się do morza za jakieś 100 metrów. Pół podkopu w dobrym kierunku. Jak długo nam to zajmie? We dwóch, powiedzmy, 4 lata. Podczas pracy nauczysz mnie wszystkiego? Tak. Matematyki, teologii, filozofii, żywych i martwych języków, historii świata. O, dzięki Bogu, będę znowu uczył. Edmundzie, na dzisiejszej lekcji logiki zajmiemy się myśleniem dedukcyjnym o przypadku Edmunda Dantesa. Po pierwsze, kto mógł skorzystać na twym uwięzieniu, twojej nieobecności? Pomyślmy. Zostałeś mianowany kapitanem Argusa. Kto dostałby to stanowisko, gdybyś nagle zniknął? Danglars. Kto pozyskałby Mercedes, gdybyś nagle zniknął? Mondega. Dalej. Pewnego wieczora widziałeś Danglara i Mondegę w kafejce piszących list. Był z nimi trzeci, Caderousse. Czy ci trzej mogli napisać na ciebie donos? Danglars, Mondega, Caderousse. Przesłuchiwał cię prokurator portu, który był bardzo współczujący i spalił list adresowany do niejakiego Nortiera. Nortier. Nortier. Znałem kiedyś człowieka o tym nazwisku na dworze królowej Etrurii. Gorliwy uczeń Napoleona. Edmundzie, jak się nazywał twój prokurator? De Villefort. Co takiego powiedziałem? Odkryłeś całą tajemnicę. Mój znajomy na dworze Etrurii, najżarliwszy bonapartysta, jakiego znałem, nazywał się Nortier de Villefort.
To jego brat. Nie, mój rówieśnik. Ojciec. Tak przypuszczam. Jego ojciec bonapartystą, a więc zniszczył twój list. I mnie. I ciebie. Czasem żałowałem, że pomogłem mu odkryć prawdę. Widziałem w jego twarzy zbyt wiele rzeczy, których nie było tam nigdy przedtem. Danglar, Mondego. Zemsta należy do Boga, Edmundzie. Odwróć się od swych grzesznych myśli, zanim cię zniszczą. Kadrus, Wilfor, Danglar... Edmundzie. O Boże, co ci jest? Edmundzie, jestem bardzo chory. Umieram. Musisz żyć. Jak sam dokończę podkop? Edmundzie, musisz skończyć tunel i uciec. Znajdź skarb, skarb. To mapa. Wyspy Monte Cristo. Zaginiona mapa Cesare Spada, z którym zginęła w roku 1498 wraz z wiedzą o jednym z największych skarbów na świecie. Ta fortuna leżała ukryta na Monte Cristo przez 3,5 stulecia. Edmundzie, pragnąłem odnaleźć ten skarb wraz z tobą. Teraz musisz zrobić to sam. Dokonaj wielkich, miłosiernych czynów z jego pomocą. Wydaj tę fortunę na dobre i święte rzeczy, Edmundzie. Musisz uciec. Musisz znaleźć skarb. Mój stan nie pozwolił mi się ożenić, ale ty jesteś mym synem, dzieckiem mej niewoli. Upamiętnij mnie dziełami w imię dobra. Na co mi taki skarb? Mój prawdziwy skarb leży tutaj. Wzbogaciłeś mnie ponad... Śniadanie. Naprawdę umarł, biedny stary lunatyk. Przyniosę worek.
Poczekamy na przypływ. Chodź. Ale ciężki. On jest półmartwy. Nie, jest półżywy. Wstawaj, staruszku. Skąd wiesz, że jest stary? A spójrz na niego. Gdzie ja jestem? Na pokładzie statku Ligorno z Korsyki. Jestem kapitan Bertuccio, a to mój pomocnik Jacopo. A ty... Kim jesteś? Jak się nazywasz? What is your name? Where do you go? Dokąd płyniecie? Na wyspę Rion. Prądy doprowadzą nas tam w ciągu 2 godzin. Znasz te wody? Bertuccio, Jacopo? Co Włosi robią na tych wodach? Myślę, że już zgadłeś. Jak teraz idzie przemyt, dobrze? Fatalnie. Potrzebujemy nawigatora. Nawigatora, który znajdzie własne drogi w tej dżungli wód. Przyłączysz się do nas? Powiedz, kim jesteś? Jak się nazywasz? Skąd pochodzisz? Nie widać żadnego wraku statku, ani nie było sztormu.
Ciało z Chateau d'If czy... Jacopo, na tym statku czyjaś sprawa jest jego sprawą. Masz młode zęby. Ile masz lat? Jeśli mamy rok 1829, czy tak? Oczywiście. To mam 33 lata. I będę miał 34 wyłącznie dzięki wam. Przyjaciele. Ksiądz był na miejscu. I co? Mercedes wyszła za mąż. Za Mondega? Za Fernanda Mondega. I... Mówże. Nie rozumiem, czemu to zawsze muszę być ja. Twój ojciec nie żyje. Edmundzie, nie przejdzie mi to przez gardło. Umarł z głodu. Twój ojciec umarł z głodu. Danglars, Mondego. Wilford. Bóg oddał mnie w ręce dwóch przemytników, którzy przywrócili mi życie. Pomogli mi wyłącznie na wiarę, nie zadając pytań, aż do dnia, kiedy byłem dość silny, by spełnić obietnicę daną ojcu Faria. Fortuna leżała ukryta na Monte Cristo przez 3,5 stulecia. Edmundzie, tak pragnąłem odnaleźć ten skarb wraz z tobą. Teraz musisz zrobić to sam. Dokonaj wielkich, miłosiernych czynów z jego pomocą. Wydaj tę fortunę na dobre i święte rzeczy. Czy chciałem dogodzić jedynie fantazjom kochanego szaleńca? Czy udając się na wyspę Monte Cristo, chciałem jedynie uspokoić duszę zmarłego? Czy może była w mym sercu nadzieja, że jego mapa może być spełnieniem marzeń? Ojcze Faria, drogi kapłanie, drogi święty, obiecuję ci w imię Boga, którego na tak długo zapomniałem. Obiecuję, że zbudujemy twoje szpitale i domy sierot. Obiecuję ci zalew rzeczy dobrych w setkach zapomnianych zakątków świata. Wszystkie w twoje imię.
I obiecuję tobie, Edmundzie Dantes, uwięzionemu u progu życia, wyrzuconemu ze świata na 14 lat, obiecuję ci, Edmundzie Dantes, że będziesz miał swoją zemstę. Jacopo, Bertuccio, świat należy do mnie. Powiedział 15 po. Tak, baronie Danglars. Co za ostentacja. Wynajął najwspanialszy zamek w całej Francji. Cóż za rozrzutność. Wydaje. Jednym słowem, jak on wydaje? Cóż za tajemniczość, te wszystkie plotki o haremie na szczycie zamku, te pogłoski o flocie pirackiej grasującej na Morzu Śródziemnym. Jak trafił do naszego banku? Naszedł mnie jego koniuszy, sir. Gruboskórny facet z paskudną blizną. Typowe. Koniuszy z blizną. On ma wszystkie sidła egzotyki. Tajemniczość przyległa do niej jak skandal. I cóż za aura legendy, która rozszerza się w Europie co najmniej od 5 lat. Własna siatka szpiegowska na całym świecie. Cała armia agentów nieustannie pytających. O co? Więc ten pasza tajemniczości, ten mecenas znikąd chce mnie zobaczyć. O której mam spotkanie z prokuratorem? Po 11, monsieur. What time is my appointment with the prosecutor? Not until 11, monsieur. Co tam? Hrabia Monte Cristo. Wprowadzić. Drogi hrabio, jestem baron Danglars. Proszę usiąść, monsieur le comte. Baronie Danglars, przybyłem do Paryża z zamiarem zatrzymania się tu tylko na miesiąc. W międzyczasie zdecydowałem, że zostanę dłużej o 2 lub 3. Paryż będzie dumny, mogąc tak. Dotychczas rozliczałem się w gotówce, lecz teraz chciałbym otworzyć konto w pańskiej instytucji. Składem początkowym powiedzmy 5 milionów. Jak cudowna jest moc tych małych kawałków papieru, drogi baronie. Cudowna jak wszelkie dzieła człowieka, włączając poezję, muzykę, malarstwo. A kto właściwie przechowuje pieniądze, również jest artystą. Tak, tak. 5. Monsieur, osobiście zajmę się. Proszę mnie powiadamiać przez służbę. Dziękuję panu. Jestem pod wrażeniem pańskiego Imhotepa. Piękny okaz. A tak, o, jeszcze i ten, sir. Doskonała podróbka. Dziękuję. Szczerze dziękuję. Czy jest jeszcze coś, czym mógłbym panu służyć w międzyczasie dla pańskiej wygody? Faktycznie, baronie. Czego tylko hrabia Monte Cristo pragnie. Zatrzymałem się na prowincji, monsieur, tak wiem. Lecz teraz dla wygody wynająłem apartament na Champs-Élysées. Dowiedziałem się, że zdarzały się w tej okolicy grabieże. O kogo mógłbym się zwrócić o zapewnienie ochrony policyjnej? Wszystkie dokumenty w przypadku konsygnowania go na królewskiego prawnika. Tak, natychmiast, monsieur de Villefort. Mam zaszczyt przedstawić hrabia Monte Cristo. Witam w moim domu, monsieur. Proszę siadać. Mam nadzieję, że nie zakłóciłem pańskiego porządku dnia, lecz skąd? Drobne sprawy i wszystko rozdzielone. Na pewno czytaliście o tym nożowniku, Jacques Benoit, który zamordował brata seniora Galimarda? Czy sprawiedliwość już się dokonała? Oczywiście, gilotyna. Czy myśli pan, że jeśli ktoś męczy i zabija twego brata, syna lub ojca, zabija jedną z istot zostawiających po sobie wieczną pustkę i krwawiącą ranę w sercu,
Społeczeństwo da panu wystarczające zadośćuczynienie, kierując ostrze gilotyny na kark mordercy. Ponieważ człowiek, który dostarczył panu niemierzalnych cierpień, umiera po kilku sekundach fizycznego bólu. Drogi hrabio, czyżby sugerował pan średniowieczne metody, tortury? Sugeruję środek biblijny, oko za oko. No tak, tak. Oczywiście, to bardzo ciekawe. Gdy hrabia nadmienił, że potrzebuje ochrony swej rezydencji przez policję, pozwoliłem sobie... Moje biuro jest do usług hrabiego Monte Cristo. Możemy wysłać policjantów do jego rezydencji i obstawić ją tyloma ludźmi, ilu pan potrzebuje. Monsieur de Villefort jest zbyt uprzejmy. Paryż czyni wszystko dla swych wybranych gości. Ojcze, obiecałeś, że dziś rano odwiedzisz dziadka. Ranek już prawie minął, a on się niepokoi. Dzień dobry, panie Danglar. Dzień dobry panu. Za ile kończysz? Wiesz, że dziadek musi zjeść i zdrzemnąć się. Od kiedy, ojcze, miewasz takich gości? Ten pan nie wygląda na przestępcę ani na prawnika. Obawiam się, że moja córka jest zbyt szczera i troszkę niewychowana. Zechcą jej panowie wybaczyć. Ojcze, Valentino, mam zaszczyt przedstawić ci hrabiego Monte Cristo. Monte Cristo? Wszystkie dziewczęta w Paryżu będą mi zazdrościć. To prawda, co się mówi, jest pan przystojny i naprawdę aż tak bogaty, monsieur. Bogaty doświadczeniem, mademoiselle, i coraz bogatszy dzięki zachwytowi dla urody Paryża. Czy jest pan bardzo zajęty, monsieur? Czy uczyni mi pan ten zaszczyt i spotka się z mym dziadkiem? Valentino, skończ te bzdury. Rozjaśni pan jego życie na wiele dni. Mademoiselle, jestem zaszczycony. Hrabia Monte Cristo, niezwykłe. Jak go tu sprowadziłeś? Faktycznie nie było to łatwe. Dziadku, przyprowadziłam tu hrabiego Monte Cristo. Widzisz, jaka jestem wpływowa? Przyprowadziłam ci człowieka, którego pragnie poznać cały Paryż. Pan hrabia, mój dziadek, pan de Noirtier de Villefort. Jestem zaszczycony. Dziadek jest sparaliżowany, monsieur, od starej rany spod Austerlitz. Może rozmawiać tylko oczyma. Czego ci potrzeba, dziadku? Innej poduszki? A może wody? A, B, C, D, E, F, G. G. Barła, podaj okulary. Jest zachwycony pańskim przybyciem, czyż nie, dziadku? Nie potrzebujemy innego języka. Barła, czy nie czas na posiłek? Dziadek jest więźniem swego ciała, monsieur, ale jego wola, tak jak umysł, jest niezwyciężona. Posiada to, czym niewielu może się poszczycić, oddanie kochającej osoby. Samotne stwierdzenie, monsieur. Pan Albert przybył, panienko. Albert. O, monsieur. Proszę, zaraz wracam. Proszę wybaczyć, że się panu tak przyglądam. Lecz nieczęsto się zdarza, aby człowiek mógł stanąć twarzą w twarz z nemezis swego życia. Proszę nie starać się zrozumieć, monsieur. Teraz moja kolej zostawić pana z tajemnicą do czasu, gdy przedstawię się pańskiemu synowi. Panie hrabio, czy mogę przedstawić Albert Mondego? To wielki zaszczyt, monsieur. To pan mnie zaszczyca. Cały Paryż o panu mówi. Cały Paryż pragnie uścisnąć dłoń tajemniczego wędrowca, a ty zaraz wyrwiesz panu rękę. Całe miasto płonie od rozmów o hrabim Monte Cristo. Albercie, zachowuj się. Mój ojciec, monsieur, nawet mój ojciec dał się w to wciągnąć. Powiedział, że jest pan człowiekiem Orientu,
że kiedyś spotkał pana w Turcji. Ojciec był kiedyś ambasadorem w Królestwie Janina. Słyszał pan zapewne o moim ojcu, hrabi Mondego. Któż by nie słyszał o wielkim generale Fernandzie Mondego? Człowieku, którego zawsze chciałem poznać. Drogi hrabio, jestem Fernand, ojciec Alberta, generale. Mój syn zadziwia mnie. Nie miałem pojęcia, że obraca się w tak wysokich sferach. To ja mierzę wyżej, monsieur. Któż nie słyszał o bohaterstwie generała Mondego? Drogi hrabio. Monsieur le Comte, czy mogę przedstawić moją matkę, hrabinę Mondego? Monsieur, mój syn wciąż zachowuje się jak dzieciak. Powiedział, że mamy gościa, ale nie raczył powiedzieć kogo. Obiecał, że będę mile zaskoczona. Czy my już się nie spotkaliśmy, monsieur? Kogo mam zaszczyt powitać, monsieur? Twój uniżony sługa, pani, hrabia Monte Cristo. Widziałaś ją? Poznała cię? Wydawało jej się, że mnie zna, ale sama w to nie wierzy. A kiedy uwierzy? Będzie za późno, księżniczko. Uderzymy błyskawicznie jak miecz pana. Nadal ją kochasz? Nie. A czy ona nie wpłynie na ciebie? Nie powstrzyma? Odpowiedz, proszę. Żadna siła na niebie i ziemi nie zdoła mnie powstrzymać. Żaden anioł, żaden demon nie mógłby odwieść mnie od mojej zemsty. To dobrze, mój panie. Pamiętaj, to także moja zemsta. Ali, papiery Mondego. David Ford, czekamy na zeznania lekarza. Denglar. Mamy wszystkie dokumenty, panie. Ludzie postrzegają Winforta jako kochającego ojca, oddanego syna i wiernego stróża prawa. Danglara jako finansistę, czarodzieja, doradcę wielkich fortun, lwa, który chroni bogactwo narodów. Mondego to wielki bohater wojenny, ulubieniec bulwarów, czule zwany pawiem przez zamiłowanie do ozdób. Dobrze. A więc wiemy, że Wilfor jest wilkiem, Danglar świnią, a Mondego hieną. I jesteśmy w końcu gotowi, by wyruszyć na polowanie. Dobrze. Bardzo dobrze. Nadgarstek, nadgarstek. Dobrze. Doskonale. Jesteś teraz mistrzem, a ja uczniem. Odłóż to. Piekielnie trudno było cię znaleźć, jak zwykle. 6 lat temu skazano cię na galery za przemyt. Uciekłeś. Złapano cię i skazano na dożywotnie galery. Uciekłeś znów. Mów dalej, jestem zafascynowany. Byłeś złodziejem, przemytnikiem, defraudantem, prawdopodobnie i mordercą. Przez ten czas nauczyłeś się płynnie po włosku. Perfetto. Od tej chwili jesteś Andrea, hrabia Cavalcanti. Tak?
Jesteś synem majora Bartolomeo di Cavalcanti, potomka rodu Cavalcanti, który zapisał się w Złotej Księdze Florencji. Jesteś bardzo bogaty. Świetnie. Oczywiście wydaję dużo pieniędzy. Oczywiście. Wynajmiesz apartamenty, które dla ciebie wybrałem w Faubourg. Będziesz miał 3 służących. Kupisz powóz u Batisty, konie u Devedo. Weźmiesz sobie piękną, młodą utrzymankę. Życzę sobie, byś zrobił to drogo. Przez następnych kilka tygodni, kiedy nie będziesz z nią, będziesz widywany wszędzie ze mną. Hrabia towarzyszy hrabiemu. Dokładnie. A teraz, jak się nazywasz? Count il Cavalcanti. Hrabia Monte Cristo. Rad jestem z pańskiego przybycia, Lekont. Czy mogę przedstawić mojego przyjaciela? Viconte il Cavalcanti, którego był pan łaskaw również zaprosić. Każdego przyjaciela Monte Cristo. Panowie? To moja córka, Valentina, panie hrabio. Cavalcanti jest w Paryżu w sprawach rodzinnych i zostawił żonę we Włoszech. Jest kawalerem. Jak długo pan go zna? Kilka dni. Przywiózł listy polecające od moich brokerów w Rzymie. Oczywiście znam jego rodzinę. Całe Włochy znają ród Cavalcanti, który był bogaty, gdy Medyceusze byli jeszcze parweniuszami. Pragnę nieśmiało zaznaczyć, że jestem niezmiernie wdzięczny. Miejmy nadzieję, że jej narzeczony nie zażąda satysfakcji. Ależ moja córka jest wolna. Nie jest zaręczona z Albertem Mondego? W żadnym wypadku, są tylko przyjaciółmi. Drogi hrabio, dwie sprawy na teraz, baronie. Pierwsza to gazeta Le Journal du Globe. Doniesiono, że jest na sprzedaż. Mam fantazję mieć własną gazetę. Proszę zaaranżować kupno. Doskonale, pochwalam. Druga sprawa. Chcę kupić hiszpańskie obligacje rządowe. Na jaką kwotę? 1 000 000. W hiszpańskich obligacjach? Czy zakup może zostać dokonany natychmiast? Natychmiast. Proszę o poufność, ależ z najwyższą dyskrecją. Nie postępuję jak kupiec, jestem hazardzistą, nie inwestorem. Jutro wyjeżdżam w interesach do Londynu. Proszę pozdrowić to fascynujące miasto, chociaż Anglicy nigdy nie nauczą się gotować. Są takie miejsca, jak obaj wiemy, drogi baronie, pieniądze mogą wszystko. Girard? Zrób dyspozycję na 1 000 000 w hiszpańskich obligacjach. Dla hrabiego Monte Cristo. Hiszpańskich i dla mnie na 1 000 000, na mój prywatny rachunek. Baronie, hiszpańskie obligacje. Gdy Monte Cristo kupuje i ja kupię. Zapomniałeś, jak było ostatnim razem, gdy poszliśmy za jego radą? Czy on wie, że pan? Skontaktuj się z naszymi najważniejszymi klientami. Poinformuj ich. Delidier i Bolferze Danglars zaleca duże inwestycje w hiszpańskie obligacje. No, do roboty. A więc, hrabia Monte Cristo.
To wasza stacja semafora? Pracuję tu od tylu lat, ale nigdy nie miałem gości. Jak to działa? Następny semafor jest na horyzoncie. To jest mój korespondent po prawej. A tam po lewej. Kiedy dostaję wiadomość z prawa, muszę przesłać ją na lewo. W ten sposób wiadomości z Hiszpanii docierają do Paryża w kilka godzin. Cud nowoczesności. 3000 franków. Przez 5 lat, jeśli prześlesz tę wiadomość do Paryża. Ale to nielegalne. Pan mnie obraża. To jest obraza. Niemożliwe. Nadano to rządowym telegrafem, panie. Król Don Carlos wkroczył do Hiszpanii przez granicę z Katalonią. Wojna domowa jest nieunikniona. Co będzie z hiszpańskimi obligacjami? Jeśli mógłbym coś zasugerować, tak, zasugeruj. Kto szybko sprzedaje, to jest to. Sprzedaj wszystkie obligacje. Zaraz po otwarciu giełdy. Moja reputacja, reputacja banku. Inwestuję pieniądze moich klientów w wojnę domową, w kataklizm. Czy jutro będę miał jeszcze klientów? Czy masz jeszcze jakąś sugestię? Tak, pokryj wszystkie straty. Tak. Z rezerwy banku. Z własnego konta. Jesteś obłąkany. Mogę natychmiast wydać dyspozycję sprzedaży, panie. Czego pan chce? Odrobinę pańskiego czasu, za który zapłacę. Do usług, panie. Nazywa się pan Cadrus. To moje prawdziwe nazwisko. Skąd pan wie? Spędził pan 7 lat na galerach, podjął jedną próbę ucieczki. Tak, i gdyby nie pański towarzysz, zagrał fałszywego przyjaciela. Faustino. Mam jeden cel w życiu, odszukać go i zabić. Zemsta jest rzeczą słodką, by dla niej żyć lub umrzeć. Przepraszam, monsieur, mam pilną sprawę, to potrwa chwilę. Czy nie będzie kłopotem, jeśli poczeka pan na zewnątrz? Do usług. Monsieur? Monsieur? Faustino! Faustino! Bóg bywa czasami dobry. Z jakiej to czarnej, piekielnej dziury wróciłeś do życia? Z kaldesak, w której porzuciłeś mnie na zgubę. Thank you.
Widziałeś? Zaatakował mnie. Co miałem zrobić? Zabrać go na policję. Znasz tego człowieka? Kim ty jesteś, Monte Cristo? Kim jesteś? Zabrać go. Jeden. On nie jest z rodu Cavalcanti? Nazywa się Benedetto. Ostatnio. To notoryczny, zbiegły przestępca. I on chciał poślubić moją córkę. On jej nie kocha? Nie. On jest zbiegłym galernikiem przede wszystkim. Oszukał nas wszystkich, sierżancie, nie wyłączając nieomylnego Monte Cristo. Cavalcanti doprawdy parweniusz, szubrawiec. Obraził mnie. Dlatego sam poprowadzę tę sprawę. Faktycznie to mój moralny obowiązek. Ostatnie namaszczenie, co? Jeszcze mnie nie skazali. Odejdź, mnichu. Odejdź. Andrea di Cavalcanti? Andrea di Cavalcanti? Odejdź. Faustino. Faustino. You? To pan. Mój błogosławiony mecenas. Czy uratujesz mnie także przed gilotyną? Nie skażą cię, jeśli powtórzysz dokładnie to, co powiem. Zapamiętaj dokładnie pierwszą stronę. Zapoznaj się z resztą dokumentów. Będę na sali sądowej. Obserwuj mnie. A więc ten człowiek, Andrea Faustino Benedetto, zmieniający nazwiska po każdym przestępstwie, nie jest pospolitym łajdakiem. Jest wężem subtelności, gigantem sprytu. I oto ten morderca został schwytany na gorącym uczynku z bronią w ręce nad stygnącym ciałem ofiary. Dlatego możliwy jest tylko jeden wyrok dla tego marnego, żałosnego stworzenia. Śmierć. Spokój na sali. Spokój. Wstać. Oskarżony, wasze imię i nazwisko. Monsieur le Président, wymienię je na końcu. Prawo więźnia odmówić. Przejdźmy dalej. Wasz wiek? Mam 21 lat. Urodziłem się w nocy 27 września 1817 roku. Miejsce urodzenia? Otej pod Paryżem. Wasze zajęcie? Jestem profesjonalistą, kowalem, złodziejem, czasami mordercą. Jakieś pytania, Monsieur de Villefort? Sąd nie ma więcej pytań, poza jednym. Czy więzień poda sądowi swoje imię i nazwisko? Prawdziwe nazwisko. Nie znam go, ale znam nazwisko mojego ojca. Zatem jakie to nazwisko? Mój ojciec jest królewskim prokuratorem. Co? Co powiedziałeś? Jego nazwisko brzmi de Villefort. Spokój! Cisza na sali! W roku 1817 pan de Villefort wynajął dom przy Rue de la Fontaine 28 w miejscowości Auteuil w celu ukrycia tam przed oczami ludzi pewnej młodej kobiety. Po roku tajnego pobytu w Auteuil kobieta ta, ku wściekłości de Villeforta, urodziła chłopca. Zaraz po porodzie matka zmarła. Tej nocy Villefort zawinął syna w szmatę i zakopał żywcem w ogrodzie domu. Pogrzeb ten, panie przewodniczący, był widziany z najwyższego okna domu przez służącego. To on ekshumował ciało. Gdy przekonał się, że dziecko żyje, oddał mnie do sierocińca. Uciekłem stamtąd, mając 13 lat, wstępując na drogę kariery, która w końcu
przywiodła mnie, panie przewodniczący, do tego sądu. Umowa dzierżawy na dom Votey podpisana przez pana de Villefort. Metryka zgonu panny Emily Goncourt podpisana przez Hippolyte Fleury z Votey. Metryka od tego samego lekarza dowodząca ojcostwa pana de Villefort. Zeznania, świadectwa, zaprzysiężone oświadczenia, etc., etc. W porannej gazecie. To mogłoby być rozsądne. Nie. Co się stało? Nie, nie. Posłuchaj tego. Nie! Girard. Wczoraj Le Messager bezpodstawnie podał informację o rebelii w Hiszpanii. Przyczyną tego był źle odczytany z powodu mgły przekaz telegraficzny. Nie było żadnego najazdu. Nie ma żadnej wojny. W Hiszpanii jest pokój. Danglar, ty czytałeś gazety? Wiesz, co się dzieje? Jakże wielkodusznie pokryłeś nasze straty, żebyś mógł wykupić nasze obligacje. Ależ panowie, ja także sprzedałem moje obligacje, przysięgam. Łżesz. Nie wierzę ci, Danglar. Danglar, czy wiesz, ile mnie kosztowałeś? Przypuszczam, że czytałeś już gazety. Panowie, niczego nie straciliście. Ja tracę, gdy nie zarabiam. Chcę wiedzieć, co to wszystko znaczy. Zarobiłem, dobrze, każdy grosz. Żądam, chcę wiedzieć. Założę sprawę w izbie, w Radzie Gubernatorów. Danglar, jesteś łajdakiem. Pozwę do sądu. Po mnie. Pozwę go pierwszy. Nie, po mnie. Za fałszywe doradztwo i defraudację funduszy. Za sprzeniewierzenie. Wycofuję pieniądze z tego banku. Tak, zrobię to, zanim zacznie się ruch. Ruch? Jeśli nie możesz zaufać największemu bankierowi w Paryżu, komu zaufasz? Albercie. Co za miła niespodzianka, Albercie. Nie jestem tutaj dla wymiany grzeczności, ale żądam wyjaśnień. Jakich, drogi chłopcze? Paryż aż huczy tą historią w prasie dziś rano, która stawia mojego ojca w strasznym świetle. Podważa jego uczciwość, osiągnięcia wojskowe, a wreszcie honor. Naprawdę? To jest w Le Journal du Globe, gazecie, którą ostatnio kupiłeś. Jesteś w moim domu, Albercie, a tu tylko ja mam prawo podnosić głos. Jesteś odpowiedzialny za tę sprawę. Czy zaprzeczysz? Nie. Myślę, że rękawica została rzucona, Albercie. Jutro rano, mój panie, o świcie, na polu marsowym. Na polu marsowym.
Dlaczego? Nie zabiłbyś mojego syna. Wyzwał mnie, madam. A czego się spodziewałeś po dumnym synu? Generał jest jego ojcem. Kiedyś też miałem ojca. Wiesz zatem, co chłopiec czuje. Możesz zrozumieć, jaką wagę przywiązuje do dobrego imienia generała. Jakiego generała? Mam sprawę z porucznikiem, którego znałem. Jaką sprawę? Zemstę, pani. Bo poślubił dziewczynę, którą kochałeś? On nie zasługuje na twoją zemstę. To ja. Byłam słaba, już nie potrafiłam znieść samotności. Poślubiłam go, ponieważ powiedziano mi, że umarłeś w Chateau d'If wkrótce po aresztowaniu. Ale czemu tam trafiłem? Dlaczego mnie aresztowano? Nie wiem. Myślę, że poznajesz pismo. Jak to zdobyłeś? Za łapówkę, madam. Nie mogę w to uwierzyć. Przez 14 lat z powodu tego listu żyłem w Lochach, Chateau d'If. Tak blisko ciebie. A nie wiedziałem, że wyszłaś za mąż i że ojciec mój zmarł z głodu. Z głodu? Nie wiedziałam. Przeprowadziliśmy się. Prosisz, bym wybaczył człowiekowi, który podstępnie ukradł moją miłość? Bardzo dobrze. Ponieważ tego chcesz, wybaczam mu. Prosisz, żebym mu wybaczył 14 skradzionych lat mojego życia? Bardzo dobrze, wybaczam. Ale wybaczyć mu śmierć mojego ojca? Nigdy, pani. Nigdy. W snach widziałam cię martwego. Ciało wrzucone do jednego z dołów, gdzie strażnicy rzucają martwych więźniów. I budziłam się ze snu z krzykiem, drżąca i zimna. Czy kiedykolwiek śnił ci się twój ojciec, zmarły z głodu? Czy kiedykolwiek śniłaś o tym, że twa ukochana oddaje rękę rywalowi, gdy ty gnijesz na dnie lochu? Gorzej. Zobaczyłam tego, którego kochałam, jak zabija mojego syna. Proszę, Edmundzie. Czy miałam wiecznie opłakiwać cię w najskrytszych zakątkach mojego serca? Gdy myślałam o twojej śmierci, chciałam umrzeć także. Ale nierozsądnie wróciłam do życia i przez prawie 20 lat porównałam wszystkich ludzi z tobą, odkrywając, że czegoś im brak. Brak ciebie był niekończącą się udręką, dzień za dniem, rok za rokiem. I w tym wszystkim moja jedyna pociecha to syn mój, niewinny syn, który powinien być naszym synem. Naszym, Edmundzie. Na miejsca. Raz, dwa, trzy, cztery. Powiedziała ci? Wszystko. Przyjmij me przeprosiny, panie. Ma pan pełne prawo zdemaskować mojego ojca. Znów opatrzność. Jestem emisariuszem Boga. Zostałem oszczędzony, by wypełnić jego wolę. General Mondego, ta specjalna komisja Izby Przedstawicielskiej jest w pełni świadoma pańskiej słynnej przeszłości. Głębokim respektem darzymy odznaczenia, które są świadectwem pańskiej nadzwyczajnej wojskowej kariery. Dlatego głębokim niepokojem napawają nas publikacje Le Journal du Globe.
Zaczynając wczoraj od groźby ujawnienia rewelacji, pismo w dniu dzisiejszym kontynuuje długą listę wyraźnych oskarżeń. Jak tu napisano, że kiedy w wojnie greckiej był pan francuskim emisariuszem na dworze Alipaszy, zdradził go pan Turkom. Napisano tu, panie przewodniczący, czy mogę zacząć się natychmiast bronić? Proszę, monsieur. Dokument. Sygnowany list Alipaszy, w którym wyraża się jego najwyższe zaufanie i tak bezgraniczną wiarę we mnie, że na łożu śmierci powierzył mej opiece swą żonę i córkę. Żonę i córkę. I co się z nimi stało? Szukałem ich pośród bitwy. Moje życie było w niebezpieczeństwie, ale szukałem, aż znalazłem. Zginęły z ręki wroga. Czy może pan przedstawić dowody na poparcie swych słów? Panie przewodniczący, jeśli okazany list Alipaszy nie wystarcza, dam słowo honoru francuskiego oficera. Lecz jeśli domaga się pan przedstawienia dowodów, ja domagam się przedstawienia świadków przeciwko mnie. Jaka jest podstawa tych oskarżeń? Artykuł w prasie brukowej? Kto im przekazał te kłamstwa? Gdzie on jest? Pozwólmy mu wystąpić i otwarcie rzucić mi rękawice w twarz. Monsieur le Comte, pańska obrona brzmi przekonująco. Nie ma słabych punktów, dlatego pozwolę sobie zapoznać pana z treścią liściku, który przed chwilą otrzymałem. Oto ona. Byłem przy śmierci Alipaszy. Wiem, co się stało z jego żoną i córką. Domagam się prawa bycia wysłuchaną. Kto napisał te słowa? Liścik jest niepodpisany, ale świadek może być wezwany za pańską aprobatą. Proszę wezwać świadka. Czy może się pani przedstawić? Jestem córką Alipaszy. Oto moja metryka urodzin i chrztu. Jest tam również umowa sprzedaży mnie i mojej matki. Powiedziała pani sprzedaży? Pewien francuski oficer sprzedał nas w niewolę za sumę 40 tysięcy franków. Nazwisko tego oficera? Fernand Mondego. Mój szlachetny ojciec obdarzył go zaufaniem. Pokochał cię jak syna. Powierzył ci bezpieczeństwo żony i córki. A ty jesteś kłamcą, zdrajcą, mordercą. Mordercą, gdyż to od twojej szpady zginął mój ojciec. Panie generale, czy odpowie pan? Kłamstwa, kłamstwa, same kłamstwa. Stawia pan słowo niewiernej cudzoziemki przeciwko słowu generała Królewskiej Armii. Ta kobieta jest oszustką. Kto jest oszustką? To jest prawdziwa córka Alipaszy. Te dokumenty tego dowodzą. Ich autentyczność potwierdzi się wkrótce, a kiedy to nastąpi, generał Mondego, hrabia Mondego, bohater Janiny. Co pana łączy z tą kobietą? Proszę najpierw zapytać, co mnie łączy z nazwiskiem Edmond Dantès. Tak. Chyba się przejaśnia. Nasz mały marynarzyk powraca z Wyspy Śmierci. Pragnie zemsty i mści się. A więc wszystko jasne. Caderousse martwy, Danglars martwy, Wilford zamknięty w odosobnieniu, a teraz moja kolej, Edmundzie. Tak jest. Świetnie to wymyśliłeś. Wystawiasz nas pojedynczo i wtedy uderzasz.
Co za finezja. Ale zanim śmiertelnie kopniesz tego psa, uważaj. On szczeka. On gryzie. Rujnując mnie, dajesz mi powód do zemsty. Żądam prawa posłania cię tam, skąd przybyłeś. Do grobu. Czy będziesz się bronić, Edmundzie, czy napadasz tylko w ciemności? Wstać! Nie musisz się modlić. Nie unikniesz więzienia przez śmierć. Odpokutujesz za swe winy jeszcze na tym świecie, zanim trafisz do piekła. Generale Mondego, jest pan aresztowany. 4. Mercedes. Dlaczego dom jest pusty? Gdzie jest hrabina Mondego? Wyjechała do Marsylii. Kiedy? Wczoraj. Mercedes. Dokąd jedziesz? Do Afryki. Odnaleźć syna i być blisko niego. Zaciągnął się do wojska. Albert, żołnierzem, chce odpokutować za grzechy ojca. Pozwól mi jechać z tobą. Mógłbym się przydać wam obojgu. Mój syn nie zniósłby tego. Kiedyś powiedziałeś, że powinien być naszym synem. Tak, powinien. Ale ma ojca i nosi jego nazwisko, które tak gruntownie zniszczyłeś. To była zwykła sprawiedliwość, pani. I uwierz, nie przysporzyło mi to radości. Zatem moja misja skończona. Nie mam swojego miejsca na ziemi. Żadnych szczególnych pragnień, ale chciałbym naprawić krzywdy wyrządzone niewinnym. Anioły mroku nie proszą swych ofiar o przebaczenie. Nie jestem już narzędziem Boga, wróciłem w nicość. Chcę odnaleźć coś, co utraciłem. Siebie, mą duszę. Edmunda Dantesa. Nigdy go nie odnajdziesz. On umarł dawno temu w Chateau d'If. Duża część mnie umarła wraz z nim. Ale cieszę się, że hrabia Monte Cristo wrócił do świata ludzi i z całego serca życzę mu, by odnalazł spokój, którego tak potrzebuje. Ale nigdy... Nigdy nie odnajdzie tej doskonałej miłości, którą dwoje młodych ludzi utraciło, bezpowrotnie utraciło wiele lat temu.
Bon voyage, Comtesse de Mondego. Do widzenia, hrabio.